naszym regionie powstał nowy klub piłkarski. To Hetman Sieradz, który skupia przede wszystkim młodzież z osiedla hetmańskiego. Więcej o drużynie mówią założyciele klubu Kacper Michalak i Dominik Barczewski. Przede wszystkim wiodącą sekcją jest piłka nożna. Mamy plany w tej dyscyplinie się tutaj specjalizować. Kacper Michalak, prezes Hetmana Sieradz. No i generalnie chcielibyśmy promować troszeczkę miasto, może nawet bardziej nasze osiedle hetmańskie, na którym przeważnie trenujemy i jesteśmy już tam praktycznie od 5 lat. Działać może z nami tak naprawdę każdy chętny, każda osoba, która ma pojęcie o piłce nożnej, chciałaby zagrać w naszej drużynie, gdyż planujemy od następnego sezonu wystartować oficjalnie rozgrywkach B-klasy i tak naprawdę od 16 roku życia zapraszamy wszystkich chętnych. Przecieranie szlaków na sportowej mapie kraju i naszego regionu nie jest jednak łatwe. Będzie to chyba spore wyzwanie, zwłaszcza dla tak młodych ludzi jak wy. No z pewnością, no. Każdy pierwszy sezon nie jest łatwy dla każdego, a tym bardziej dla nas. Dominik Barczewski, wiceprezes Hetmana Sieradz. No mamy przed sobą drużyny doświadczone bardziej w lidze. Są też znane chociażby LZS Chrząstawa czy Iskra Stolec, które są już trochę rozpoznawalne na mapie piłkarskiej Polski, jeżeli chodzi o piłkę amatorską. My mamy w planach budowę bardziej zespołu opartego na młodych zawodnikach. Ale no wiadomo, jak w szkole musi być nauczyciel, tak samo w drużynie piłkarskiej również. I też będziemy szukać doświadczonych zawodników. Trochę znam chłopaków, ponieważ kiedyś prowadziłem bloga o piłce nożnej i jeżdżę dalej na mecze, oglądam zawodników, znam się z nimi. Jeżeli będzie okazja, mogę ich przekonać do naszej wizji i sprowadzić ich do Hetmana. I to wszystko na dzisiaj. Na następny radiowy program sportowy zapraszam już w piątek. Będzie to specjalne, świąteczne wydanie. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam gorąco. Janusz Romanowicz.